Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Chcę z okazji zdania i objęcia stanowiska obowiązków służbowych komendanta powiatowego Policji w Myślenicach. Zdający obowiązki inspektor Maciej Kubiak został powołany na to stanowisko 25 czerwca 2018 roku i bezpośrednio nadzorował Wydział Kryminalny, Wydział Wspomagający, jednoosobowe stanowisko do spraw prasowo-informacyjnych, jednoosobowe stanowisko do spraw bezpieczeństwa higieny pracy, Zespół do spraw ochrony informacji niejawnych. Obejmujący obowiązki młodszy inspektor Maciej Rymar nadzorował Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Drodzy Państwo, nasza uroczystość rozpocznie się złożeniem meldunku inspektorowi Tomaszowi Drożdżakowi, zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie, przez dowódcę uroczystości komisarza Krzysztofa Łazarczyka. Wprowadzeniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. Następnie zostanie odczytany rozkaz personalny komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie o powierzeniu obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego Policji w Myślenicach. Kolejny ważny dzisiejszy punkt naszej uroczystości to ceremonia pożegnania i przywitania ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, złożeniem meldunków o zdaniu i objęciu obowiązków służbowych na stanowisku komendanta powiatowego Policji w Myślenicach. Następnie zostaną wygłoszone okolicznościowe wystąpienia. Uroczysta zbiórka zakończy się odprowadzeniem sztandaru i złożeniem meldunku zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości. Po złożonym meldunku przyjdzie czas na indywidualne podziękowania i życzenia. Na stanowisku komendanta powiatowego Policji Myślenica. Poczet sztandarowy. Sztandar Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach wprowadza. Panie i panowie oficerowie, szanowni państwo, w imieniu pana komendanta powiatowego Policji w Myślenicach pragnę powitać zaproszonych gości i uczestników dzisiejszej uroczystości. Witam pana Władysława Kurowskiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Witam pana Macieja Ostrowskiego, pełnomocnika wojewody małopolskiego do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Witam pana Józefa Tomala, starostę powiatu myślenickiego. Witam pana Rafała Kudasa, wicestarostę powiatu myślenickiego. Witam pana Tadeusza Żabę, przewodniczącego Rady Powiatu Myślenickiego. Witam czcigodnego księdza prałata Zdzisława Balona, proboszcza parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myślenicach. Witam panią prokurator Beatę Florkow, prokuratury rejonowej w Myślenicach. Witam pana Jarosława Szlachetkę, burmistrza miasta i gminy Myślenice. Witam pana Tomasza Susia, burmistrza gminy i miasta Dobczyce. Witam pana Artura Grabczyka, burmistrza miasta i gminy Słukowice. Witam pana Bogumiła Pawlaka, wójta gminy Wiśniowa. Witam pana Tadeusza Pitalę, wójta gminy Siepraw. Witam pana Kazimierza Szczepańca, wójta gminy Lubień. Witam pana Marka Kluskę, wójta gminy Tokarnia. Witam pana Piotra Hajduka, wójta gminy Pcim. Witam pana Roberta Wylicę, radnego sejmiku wojewódzkiego. Witam pana starszego brygadiera Sławomira Kaganka, komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach. Witam pana Artura Kasickiego, komendanta Straży Miejskiej w Myślenicach. Witam pana Adama Stycznia, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. Witam pana dyrektora Malinowskiego, dyrektora Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Witam pana Tomasza Bartko, nadleśniczego Nadleśnictwa w Myślenicach. Witam pana Bogusława Lichonia, dyrektora Zespołu Szkół imieniem księdza Józefa Tischnera w Dobczycach. Witam panią Katarzynę Król, przewodniczącą Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Myślenicach. Szanowni państwo,
Inspektor Maciej Kubiak decyzją komendanta głównego policji awansował struktury Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zostały mu powierzone obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie. Jego obowiązki obejmuje młodszy inspektor Maciej Rymar. Proszę o odczytanie rozkazu personalnego komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie o powierzeniu obowiązków służbowych na stanowisku komendanta powiatowego policji w Myślenicach. Panie i panowie oficerowie! Rozkaz personalny numer 586 przez 2024 komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie z dnia 7 marca 2024 roku. Na podstawie artykułu 6c ust. 6, artykuł 36 ust. 1 i 3, artykuł 104 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia o policji, komendant wojewódzki policji w Krakowie niżej wymienionego policjanta, młodszego inspektora Macieja Rymara, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego z dniem 8 marca 2024 roku deleguje z urzędu do czasowego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach i powierzam pełnienie obowiązków służbowych komendanta powiatowego policji w Myślenicach. Jednocześnie na czas pełnienia obowiązków służbowych podwyższa dodatek służbowy. Rozkaz podpisał pełniący obowiązki komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie inspektor Piotr Morajko. Panie i panowie oficerowie! Szanowni państwo, teraz nastąpi ceremonia pożegnania i przywitania ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. Panie i panowie oficerowie! Poczet sztandarowy! Wystąp! Panie komendancie, inspektor Maciej Kubiak melduje zdanie obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego policji w Myślenicach. Dziękuję panom komendantom. Poczet sztandarowy! Stop! Panie i panowie oficerowie! Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnej części uroczystej zbiórki, jaką są wystąpienia okolicznościowe. Serdecznie zapraszam pana inspektora Tomasza Drożdżaka, zastępcę komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie. Uprzejmie proszę o zabranie głosu. Szanowni państwo, panie pośle, czcigodni księża, z tego co słyszałem, niestety nie wymienię państwa z imienia i nazwiska, nie mam tak doskonałej pamięci jak pani, która wszystkich państwa tutaj witała. Uroczystość pożegnania komendanta Macieja Kubiaka z Komendą Powiatową i również uroczystość przywitania Macieja
Rymara jako komendanta powiatowego w Myślenicach. Zarówno jeden Maciej, jak i drugi, panowie komendanci, bardzo doświadczeni. Maciej Rymar rozpoczął służbę, z tego co pamiętam, w 1991 roku. Przeszedł przez wszystkie stanowiska wykonawcze, jak również kierownicze. Myślę, że godnie zastąpi pana inspektora Kubiaka. Odnośnie pana inspektora Kubiaka, Maciek, pewnie będzie cię brakowało w Myślenicach. Mam nadzieję, że również będziemy się witać za niedługo w Komendzie Wojewódzkiej. Również olbrzymi bagaż doświadczeń kariery zawodowej przyjęty w 1993 roku do służby. Szanowni Państwo, panowie komendanci, ci, którzy zajmują już stanowisko i ci, którzy z niego zostali odwołani na wyższe stanowiska i awanse. Gratuluję, życzę samych dobrych decyzji i utrzymania dotychczasowego poziomu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie komendancie. Uprzejmie proszę o zabranie głosu pana Władysława Kurowskiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, wszyscy tutaj zebrani, wcześniej wymienieni i przywitani z imienia i nazwiska. Piękna uroczystość. Coś się zaczyna i coś się kończy. Ale dzisiaj możemy powiedzieć tak, że nic się nie kończy, tylko się zaczyna. Także w pierwszym rzędzie gratuluję inspektorowi Maciejowi Kubiakowi tego awansu do Komendy Wojewódzkiej. Jestem przekonany, że tam jego umiejętności zostaną w dobry sposób wykorzystane i tak jak tu w Myślenicach, te 6 lat, które był komendantem, myślę, że były dobrym czasem dla Myślenic, dla powiatu myślenickiego, bo przecież myślę, że jakby przeanalizować też statystyki policyjne, to również one mówią właśnie w jego imieniu, że i wykrywalność, i myślę, że w ogóle jak patrzymy, jak odczuwamy my jako mieszkańcy tutaj żyjący w tym miejscu, to ten czas był bezpieczny dla nas wszystkich, jak tutaj jesteśmy. Dziękujemy, panie inspektorze, za tą twoją służbę, za ten czas poświęcony i też dziękujemy za te dobre relacje między nami tutaj też, myślę, mieszkańcami, ale też przedstawicielami mieszkańców, samorządowcami. Umiejętnie to wykonywałeś, ten zaszczytny obowiązek tutaj u nas w Myślenicach. Bardzo ci za to dziękujemy. A panu Maciejowi Rymarowi gratulujemy tego, że przyszedł do nas do Myślenic. Myślę tak, że panowie pewnie znają się bardzo dobrze, także ta wiedza jest przekazana co do specyfiki, jaka jest tutaj na naszym terenie powiatu ziemi myślenickiej. No i życzymy tego, żeby to, co zostało jakby zapoczątkowane przez poprzednika, ten dobry czas, żeby się kontynuował, żeby się nie kończył, żebyśmy my, tu mieszkańcy Myślenic, powiatu ziemi myślenickiej, też nadal czuli się bezpiecznie. I jeszcze jedno takie życzenie. Myślę, że to, co się rozpoczęło generalnie w jakichś takich koncepcjach i pracach dotyczące zmiany siedziby Komendy Powiatowej w Myślenicach, że to następca, inspektor Rymar, będzie miał szansę do tego, żeby urzeczywistnić. Tego życzę przede wszystkim panu inspektorowi, ale myślę, że nam wszystkim, jak tu siedzimy, jak tu stoimy i też wszystkim policjantom, którzy tutaj są i na pewno też myślą o tym, żeby też te warunki, które dzisiaj są, no takie jakie są, ale myślę tak, że wszyscy tęsknimy do tego, żeby było lepiej, bardziej nowocześnie, a przede wszystkim, żeby tak samo ten obiekt służył lepiej mieszkańcom. Wszystkiego dobrego, życzę na dalszą służbę tutaj między nami. Dziękuję, panie pośle. O zabranie głosu proszę pana Józefa Tomala, starostę powiatu myślenickiego. Szanowni Państwo, nie będę wszystkich wymieniał, panie pośle, panowie komendanci.
Kiedy przyszło do mnie pismo od komendanta wojewódzkiego w sprawie odwołania komendanta powiatowego Macieja Kubiaka, no byłem zdziwiony. Oczywiście żartuję. Nie byłem zdziwiony, ale musiałem podpisać zgodę. Chciałem podpisać zgodę, ponieważ Macieju, bardzo ci dziękujemy za twoją pracę na tym stanowisku dla dobra mieszkańców powiatu myślińskiego. Twój udział w naradach zespołu kryzysowego, sztabu kryzysowego, bo też takie były sytuacje, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, zawsze bez twojej obecności nie byłyby takimi, jakie są, czyli kompetentnymi, merytorycznymi, wykazałeś się zawsze dobrymi radami. Oczywiście szkoda, że nie udało ci się to, co było tak szumnie kiedyś zapowiadane, czyli wybudować nową siedzibę dla tych znakomitych pań i panów policjantów, bo to było naszym marzeniem. Myślę, że gratulując także tutaj jednocześnie twojemu następcy, że to się w końcu uda, bo myślę, że Myślenice i powiat myśleński na to zasługuje, żeby ona była co najmniej tak piękna jak nowy budynek starostwa, o czym kiedyś, pamiętasz, wspólnie też marzyliśmy i jedna z tych rzeczy się zdarzyła. Panie komendancie, myślę, że podziękuję ci jeszcze za jedną rzecz, że nie znam przypadku, przynajmniej ja, żeby ty i twoja jednostka poddawała się kiedykolwiek naciskom politycznym. Za to ci dziękuję, ponieważ pracowałeś i korzystałeś w tej pracy i twoi podwładni kierowali się wartościami, które dotyczą wszystkich obywateli, niezależnie od światopoglądu. Za to ci serdecznie dziękujemy, a nowemu komendantowi życzymy, że będzie się tak samo tymi wartościami, które są dla policji ważne, kierował. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie starosto. O zabranie głosu proszę pana Jarosława Szlachetkę, burmistrza miasta i gminy Myślenice. Szanowny panie pośle, szanowni goście, panie i panowie oficerowie, panowie komendanci, panie komendancie Macieju Kubiaku, bardzo serdecznie dziękuję za naszą współpracę na rzecz bezpieczeństwa i dobra wspólnego wszystkich mieszkańców miasta i gminy Myślenice. Te ostatnie nasze wspólne 5 lat, w sumie 6, bo rozpoczynaliśmy współpracę tutaj dla Myślenic jeszcze kiedy byłem posłem, to był czas trudny. Trudny ze względu na sytuacje, z jakimi musieliśmy się zmierzyć. Była pandemia COVID-19, były powodzie, wichury, różne sytuacje kryzysowe. W ostatnich miesiącach był, jest konflikt i wojna na Ukrainie i tutaj też te nasze wspólne działania umieliśmy podejmować i umieliśmy sobie z nimi radzić. I za to chciałem bardzo serdecznie podziękować, jeszcze raz to podkreślę, za tą współpracę nie tylko ze mną, z władzami samorządowymi miasta i gminy Myślenice, ale także ze Strażą Miejską, za nasze wspólne dodatkowe patrole, które mam nadzieję, że również w tym roku dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Myślenice będziemy mogli kontynuować. Co do tych marzeń, to oczywiście to marzenie, ono jest, ono będzie się realizować, panie starosto. Nie mogło być szybciej realizowane ze względów proceduralnych i myślę, że pan dobrze o tym wie, ale mogę państwa zapewnić i tutaj też na dobry początek dla nowego komendanta powiatowego, pana komendanta Rymara, powiem, że jeszcze w tym tygodniu przekażę panu komendantowi na rzecz Skarbu Państwa protokół z przekazaniem zakupionych przez gminę Myślenice nieruchomości za kwotę ponad 500 000 zł pod budowę nowej komendy powiatowej policji w Myślenicach i też zapewniając tutaj, dotrzymując słowa danego kiedyś panu komendantowi Kubiakowi i państwu i mieszkańcom przede wszystkim, funkcjonariuszom również, powiem tylko tyle, że jeszcze w tej kadencji Rada Miejska w Myślenicach, panowie komendanci, szanowni państwo, podejmie stosowną uchwałę co do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na osiedlu Traugutta, zmianę, która już umożliwi zaprojektowanie nowego budynku. No i mam nadzieję, że ten ambasador, który dzisiaj z Myślenic wyjeżdża do Krakowa,
będzie naszą całą społeczność, nie tylko gminy Myślenice, ale całej ziemi myślenickiej też wspierał, aby ten plan budowy nowego budynku Komendy Powiatowej w Myślenicach znalazł się w stosownych planach, w programie być może modernizacyjnym polskiej policji. No i tutaj też z tego miejsca zwracam się o pomoc do wszystkich osób, które dzisiaj mogą i powinny pomagać w tym naszym wspólnym działaniu dla dobra mieszkańców gminy Myślenice i całej ziemi myślenickiej. Panie komendancie Macieju Kubiaku, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Cieszę się, że będę mógł współpracować z komendantem Rymarem, z którym też się znamy już z czasów Organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie się równie owocnie układała jak w tamtym czasie. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. O zabranie głosu proszę pana Tomasza Susia, burmistrza gminy i miasta Dobczyce. Szanowni państwo, wszyscy według precedencji, szanowni komendanci, ci, którzy otrzymali awans, obydwaj w zasadzie, czyli zwracam się do nich i do wszystkich obecnych. Bardzo dziękuję za to zaproszenie i mogliśmy też usłyszeć tutaj słowa na temat współpracy, na temat wspólnych realizacji różnych działań. Natomiast tak po ludzku chcę powiedzieć komendantowi Maciejowi, bardzo rozsądne szefowanie. Nic na siłę, wszystko zawsze spokojnie, z wyczuciem, naprawdę na wysokim poziomie. Można było się od ciebie, Maćku, naprawdę wiele nauczyć, jak podchodzić do spraw współpracy z innymi ludźmi. Jestem naprawdę bardzo zadowolony, ale to też zaowocowało, że ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby komendant powiatowy Komendy Powiatowej Policji z Myślenic był zastępcą komendanta wojewódzkiego. I dzisiaj to się dzieje na naszych oczach, dlatego myślę, że to jest duże wyróżnienie dla powiatu myślenickiego. Cieszę się, że tak się to akurat w tym czasie teraz stało, bo to jest w mojej ocenie bardzo ważne i myślę, że tutaj komendant nie będzie zapominał w tych dobrych sprawach o powiecie myślenickim, w tym o gminie Dobczyce. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za tą mądrość i za to, że po prostu widać, że jesteś dobrym człowiekiem. I to jest dzisiaj bez wątpienia ważne do podkreślenia. Serdecznie gratuluję nowemu komendantowi. Nie miałem okazji jeszcze rozmawiać, ale myślę, że będzie pewnie niebawem pan komendant chciał rozmawiać z burmistrzami, wójtami z naszego terenu. Myślę, że sprawy są takie, dotyczą to spraw również finansowych. Ja mogę dzisiaj zadeklarować, że takie finanse, o czym już tutaj pani inspektor Wietrzyk, tak? Dobrze mówię? Informowała nas już wcześniej na spotkaniu, więc szlaki są przetarte i jesteśmy gotowi jak najbardziej na współpracę. Co do kwestii innych, o której tutaj burmistrz wcześniej wspominał w zakresie współfinansowania czy działania, my zawsze jesteśmy otwarci jako gmina Dobczyce. Tak, rozpoczęliśmy od apteki, przekazaliśmy środki, tak teraz również przekażemy na nowy samochód częściowo. Dziękuję jeszcze raz i gratuluję. Dziękuję panie burmistrzu. O zabranie głosu proszę pana dyrektora Zespołu Szkół imieniem księdza Józefa Tisztera w Dobczycach, pana Bogusława Lichonia. Szanowni państwo, podziękowania dla inspektora Macieja Kubiaka, komendanta powiatowego Policji w Myślenicach za współpracę, wsparcie i pomoc w edukacji młodzieży Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym w Zespole Szkół imienia księdza Józefa Tischnera w Dobczycach. Życzymy dalszych sukcesów zawodowych. Gratulujemy panie inspektorze i pozwolicie państwo, że jedno zdanie do nowego komendanta. Prośba, by ta współpraca była dalej kontynuowana na tym samym poziomie jak dotychczas. Dziękuję panie dyrektorze.
Szanowni Państwo, wśród zaproszonych gości znaleźli się też tacy, którzy ze względu na ważne obowiązki służbowe lub rodzinne nie mogli być dzisiaj z nami. Przesłali jednak listy okolicznościowe. Za przesłane listy okolicznościowe dziękujemy. Proszę Państwa, dzisiejsza uroczystość dobiega końca. Już za chwilę nastąpi uroczyste odprowadzenie sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, a następnie dowódca uroczystości złoży meldunek zastępcy komendanta. Tak właśnie, wszystko emocje, tak. Tak to jest, nie można sobie, drodzy Państwo, zaplanować, bo dla nas, jako policjantów myślenickiej policji, pan komendant był ważną osobą, więc chciałabym poprosić, aby nie musisz prosić, Zasiu, zabrać głos. Tak. Szanowny Panie Komendancie Wojewódzki, wielce szanowni zaproszeni goście, drodzy moi funkcjonariusze, pracownicy policji. Zdziwiłem się, że dopiero teraz, bo w scenariuszu byłem zaraz po Komendancie Wojewódzkim i tym sposobem nie muszę wyciągać ściągi, bo wszystko już zostało prawie że powiedziane ze strony czcigodnej gości. Ale powiem parę słów od siebie. Jestem wzruszony oczywiście, gdyż nie dałem Wam zbyt wiele czasu, aby przeredagować kalendarze na dzień dzisiejszy. I tak lepiej, że to jest w poniedziałek, bo mogło być w piątek. Pewnie byłoby nas trochę mniej tutaj. Dlatego bardzo serdecznie Wam dziękuję, że znaleźliście chwilę dla mnie i jesteście ze mną w tym szczególnym dla mnie dniu. Ponad 30 lat temu, kiedy zakładałem po raz pierwszy swój policyjny mundur, nigdy nie pomyślałem, że ta moja zawodowa przygoda tak się potoczy. Pierwsze 6 lat spędziłem w garnizonie wielkopolskim, w Komisariacie Policji Poznań Nowe Miasto, następnie 17 lat w Komendzie Powiatowej w Suchej Beskidzkiej, potem prawie 1,5 roku w Komendzie Powiatowej w Nowym Targu. A z Wami, Szanowni Państwo, jestem od 8 marca 2018 roku. 9, przepraszam. 8 zostałem powołany na powierzone mi obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego, także tak naprawdę klamra zamknęła się dokładnie po 6 latach. Może przypadek, może nie, ale fajnie. Tak jak już moi przedmówcy mówili, to nie były łatwe czasy. Myśmy też realizowali wiele zadań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy nic wspólnego. Żeby wspomnieć tylko na krótko pandemię, czy dzisiejszą trwającą wojnę za wschodnią granicą. A poza tym oczywiście realizowaliśmy to zadanie, do którego jesteśmy jako policja ustawowo powołani, czyli dostarczanie społeczeństwu poczucia bezpieczeństwa. Jestem pewien, że tutaj w powiecie myślenickim realizujemy wszystkie te zadania w dobrej kondycji, w dobrym porządku. Pobyt ten 6-letni w tym powiecie pozwolił mi na poznanie świetnych, wspaniałych ludzi. Wspaniałych ludzi, którzy potrafili jednoczyć się dla dobra drugiego człowieka. Byli to moi funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji, z którymi na co dzień pełniłem służbę. Byliście to także Wy, Państwo szanowni, samorządowcy, Pan poseł, wszyscy parlamentarzyści, dzisiaj również nieobecni. Poznałem Was i wiedziałem, że zawsze mogę na Was liczyć. Zgadzam się z moimi przedmówcami, że relacje międzyludzkie są bardzo ważne. I też mam takie wrażenie, że udało nam się wspólnie te relacje utrzymywać na najwyższym poziomie. I z tego naprawdę jestem dumny i z tego się cieszę. Nie będziemy mówić o projektach tych mniejszych, większych, które udało się nam zrealizować. Nie będziemy mówić też o projekcie, którego nie udało się nam zrealizować, ale mam nadzieję, że w historii zapiszę się jako ten mały inicjator tej sytuacji, gdyż na pierwszych naszych spotkaniach z panami starostami, z panem burmistrzem ustaliliśmy, że potrzeba budowy nowej komendy jest nieodzowna i musi nastąpić jak szybko się da. A że się nie da wszystko proceduralnie, trudno, ale wierzę, że mój następca, a ja na pewno będę czuwał z Krakowa nad tym, aby ten projekt był realizowany jak szybko się da. Moi drodzy, cóż, też jestem wzruszony, bo 6 lat to kawał czasu. Dziękuję mojej żonie, której nie ma z nami, a też wspiera mnie na co dzień, bo bez tej naszej drugiej połowy to pewnie wiele rzeczy nie udawałoby się zrobić. Wierzę, że te wartości, którymi się kierowaliśmy w codziennej służbie,
zostaną z wami, moi drodzy, na co dzień i będą wam przyświecać. Wierzę też, że mój następca spokojnie podoła tym zadaniom i tego, Maćku, ci bardzo serdecznie życzę. Aby ta codzienna twoja służba była dla ciebie wielką satysfakcją, wielkim honorem i zaszczytem. Dokładnie tak samo, jak była dla mnie. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. Dziękuję, panie komendancie. Uprzejmie proszę o wystąpienie młodszego inspektora, pana Macieja Rymara, komendanta powiatowego Policji w Myślenicach, obejmującego obowiązki. Szanowni państwo, czy panie komendancie, szanowni państwo, policjanci, pracownicy cywilni. Ja chyba mam niewiele do powiedzenia. Mogę powiedzieć tylko tyle, że bardzo dużo wymagam od siebie i najważniejsze dla mnie jest bezpieczeństwo. Na pewno jestem apolityczny i na pewno dbam o dobrą atmosferę w służbie, bo to jest dla mnie bardzo ważne, bo jeżeli będziemy my porozumiewali się między sobą, będziemy tworzyć silny zespół, to wygramy każdy mecz, którym naszym najwyższym celem będzie bezpieczeństwo. I to gwarantuję, mam niedościgniony wzór Maćka Kubiaka, z którego znam od wielu lat. Swoje serce zostawiłem ponad 10 lat temu w Myślenicach. Większą część czasu spędzam w Myślenicach. Pokochałem je i mam nadzieję, że będę mógł swoje doświadczenie, jakie w 33-letniej służbie zyskałem, przenieść do tych Myślenic. Do tego naszego miasta, do tych 9 gmin i pomagać w tych problemach od budowania komendy po najbardziej takie trudne problemy w zamkniętych domach, które też dotykają wiele, wiele miejsc na terenie tego powiatu. Dziękuję i dziękuję za kredyt zaufania. Dziękuję, panie komendancie. No i nastała ta chwila. Dzisiejsza uroczystość dobiega końca. Już za chwilę nastąpi uroczyste odprowadzenie sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, a następnie dowódca uroczystości złoży meldunek zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie o zakończeniu uroczystej zbiórki. Panie i panowie oficerowie, poczet sztandarowy, sztandar Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach odprowadzić. Baczność na prawo, patrz! Panie inspektorze, dowódca uroczystości komisarz Wazarczyk, melduje zakończenie uroczystej zbiórki. Panie i panowie oficerowie! Szanowni państwo, a teraz zapraszamy państwa do indywidualnych podziękowań, życzeń, gratulacji. Dziękuję za udział w uroczystości.